하지. Słuchajcie, na tym kanale testowaliśmy bardzo dużo różnych kamer, począwszy od kamer FPV, które latają na dronach i dają podgląd na gogle, po kamery sportowe, kamery na dronach zabudowane na stałe na gimbalu, jak i kamery takie jak bezlusterkowce czy lustrzanki. A dzisiaj czas na kamerę, która zupełnie przypadkowo trafiła w moje ręce. Okazuje się, że ma bardzo dobre rozwiązania, jeżeli chodzi o timelapsy. I dzisiaj chciałem Wam pokazać, jakie cechy obecnie mają kamery bezpieczeństwa, czyli służące do monitoringu, których stworzył algorytmy ktoś, kto naprawdę siedział w timelapsach. Zapraszam na ten odcinek. Wiosną jest bardzo dużo deszczowych dni, kiedy nie można latać, a ja też pomyślałem o tym, że warto w tym roku zaopatrzyć się w kamerę właśnie do monitoringu. I przy okazji, zupełnie przy okazji, odkryłem niesamowite cechy, jeżeli chodzi o tę kamerę. Jeżeli chodzi o zastosowania dodatkowe, które mógłbym wyróżnić, to na pewno transmisję na żywo. Rozpracowałem coś bardzo fajnego, a mianowicie to jest kamera bezpieczeństwa Reolink i podpiąłem ją do oprogramowania do streamu. Widzicie, teraz się gapię w nią. A teraz się gapię w monitor, w nią i w monitor. I słuchajcie, znanych jest bardzo dużo kanałów, które transmitują bezpośrednio na YouTube'a i opierają się tylko i wyłącznie na transmisjach za pomocą tego typu kamer. Możemy oglądać na przykład karmienie ptaków, dokarmienie ptaków albo budki lęgowe, czy też nocne życie ogrodu, bo te kamery mają całkiem dobre zdolności, jeżeli chodzi też o low light, czyli warunki słabego światła i także timelapsy. Timelapsy, co jest ciekawe, widać, że stworzył tę funkcjonalność i opracował ktoś, kto miał do czynienia ze sporządzaniem profesjonalnych timelapsów. W pudełku mamy też mocowanie do tej kamery, mamy dwie anteny, mamy instrukcję obsługi, jest też bardzo dobra aplikacja, oczywiście komplet kabli, zasilacz sieciowy i instrukcja obsługi. To są te główne rzeczy, które dostajemy w pudełku razem z kamerą. Na uwagę zasługuje na pewno aplikacja, dlatego że ona po pierwsze jest przetłumaczona na język polski, ale po drugie, to co jest też ciekawe, możemy bardzo dużo ustawień tam sobie w niej wybrać i też jest cała osobna działka dotycząca timelapsów. I myślę, że to jest też główna sprawa, dla której nagrywamy ten film, dlatego że timelapsy tutaj faktycznie wymiatają w tej aplikacji. Oczywiście pamiętać, że głównym przeznaczeniem tej kamery są cele bezpieczeństwa, czyli monitoring, wykrywanie ruchu, ma zdalny dostęp i zapis w chmurze ta kamera i system. Nie trzeba płacić oczywiście abonamentu, ma komunikację dwustronną, ma ujęcia nocne zarówno w czerni i bieli, jak i w kolorze. Ma też klasę szczelności IP66. Pod tym względem jest super, ma oczywiście pięciokrotny zoom i 5-megapikselową matrycę, także wygląda to w miarę ok. Slot SD jest dostępny również i maksymalnie możemy używać kart o pojemności 256 GB. Jeżeli chodzi o menu timelapsów, znajdziemy tam już presety. Mamy tam takie presety jak na przykład konstrukcja, czyli budowa, zachody, wschody słońca, chmury, ale też ruch uliczny i ludzi. I możemy ustawić sobie interwał, czas trwania, nawet ponad 800 dni mogą trwać timelapsy, czyli jeżeli na przykład toczy się budowa, to prawie 3 lata możemy sobie takie timelapsy ustawić. Obraz oczywiście nie jest super jakości, no, trzeba być świadomym, że to jest kamera mniej więcej za 3 do 5 stów, w zależności od modelu, bo niektóre są tańsze. Argus już kosztuje około 65 dolarów, czyli to jest naprawdę tania kamera. Obraz jest nieco przeostrzony, jest dystorsja, ale to wszystko można w postprodukcji zniwelować i świetne jest też to, że możemy
możemy zapisywać w formie wideo, ale możemy też zapisywać poszczególne pojedyncze zdjęcia i na przykład w Lightroomie stworzyć sobie już timelapse tak, jak my sobie życzymy. Jeżeli chodzi o tę kamerę, jak do tej pory ja ją użytkuję może 2 tygodnie, robiłem różne próby, obserwacje i karmienie ptaków. Wychodziło to naprawdę super, szczególnie jak był śnieg i te ptaki nie miały co jeść. Bardzo fajnie wychodzą timelapse związane z chmurami i tutaj chętnie bym jeszcze zastosował filtr ND, żeby ten czas naświetlania był trochę dłuższy. To by się pewnie przydało. No i dobrze wychodzi też transmisja. Byłem w stanie utworzyć swój adres, jak najbardziej jest to możliwe. Możliwe jest podpięcie pod program taki jak OBS czy iCam Live, z którego ja korzystam i stosowałem jako dodatkową kamerę. Też wypadało to całkiem dobrze. Także biorąc pod uwagę nakłady na tego typu kamerę, bo to nie jest GoPro za 2500, tylko kamera do monitoringu, która zaczyna się mniej więcej od 350 zł, a w zależności od tego, jak zaawansowany jest ten model, może kosztować nawet 550-600, ale mamy bardzo dobrą jakość w stosunku do ceny. Trzeba ją oczywiście trochę adaptować w zależności od tego, co chcemy zrobić, czy dodatkowe zasilanie, czy może zewnętrzną pamięć, albo mocowania, czy model, który ma już wbudowane akumulatory, w zależności od tego, co chcemy. Ja wybrałem akurat zwykłą kamerę Wi-Fi i jestem z niej mega zadowolony. Także słuchajcie, na takie deszczowe dni chciałbym Was też zainspirować tym, że dzisiaj już w niedużych pieniądzach można kupić fajną kamerę do monitoringu i wykorzystać ją na przykład do robienia timelapsów i to takich ciągłych, bo wielu z nas, wiele osób z operatorów dronów też obsługuje budowy, gdzie mamy faktycznie taką sytuację, że co jakiś czas cyklicznie, na przykład raz w tygodniu latamy, a tutaj można zamontować taką kamerę na rok czy na dwa i zrobić dla nich niesamowite timelapsy, które nie będą nas dużo kosztowały, a wartość w stosunku do tego będzie naprawdę mega dla inwestora. I to jest to, co chciałem powiedzieć. Można ją kupić m.in. na Amazonie. Ja zostawię Wam link pod filmem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się. Cześć.